technical decision when it went to the judges, were you worried at all, or did you know you'd done enough through the first two and a bit rounds? Daniel, kiedy okazało się, że jest techniczna decyzja, się pojawiła w twojej głowie, wiedziałeś, że prowadzisz na punkty, czy nie bardzo wiedziałeś, jak ta sytuacja będzie wyglądać? Wiedziałem, że na punkty wygrywałem, ale bałem się, że zostanę zdyskwalifikowany, bo udawał, że uderzyłem go w krocze, a tak naprawdę nie był w krocze, dostał w udo, po prostu nie chciał się bić, nie dał rady. So the case is that he was sure that he's winning of points, however he was afraid that he can be disqualified because of the punch to the groin, which wasn't to the groin, it was here right on this point, so it was cheating rather, and he got the impression that this guy don't want to fight with him at all since the second round maybe. Both of you landed some fairly heavy shots. Were you surprised at how much he could take, and did he really hurt you with anything? Obaj rzuciliście kilka mocnych ciosów. Czy byłeś zaskoczony, że był w stanie tyle przyjąć, czy też coś poczułeś od niego? W sumie to od niego to nie poczułem za bardzo. Myślałem, że będzie dużo silniejszy w clinchu i wcale nie był taki silny. So basically no really strong punches he get, and also he was afraid of his power. But during the action in the clinch, we find out that he's not as strong as we were afraid of. Considering the way that the fight ended, like with the technical decision that, you know, he couldn't continue because of a shot to the crotch that he said it doesn't really land, does that take anything away from the victory? Does that make it seem less nice for him? Czy to, że tak się skończyła walka i taka jest decyzja, zabrało ci trochę przyjemności z tego zwycięstwa? Czy czujesz się nie do końca zadowolony z tego? Tak, czuję się nie do końca zadowolony, chciałem się bić do końca, nie chciałem, żeby się ta walka w ten sposób potoczyła. Of course, you don't feel perfectly without the situation, that makes sense, and he wants to fight till the end, he wants to fight full rounds, and he was ready to fight, he wasn't cheating, it wasn't really a bad action, he was really fighting, and that's it, so from his point of view, it's not the 100% of being happy. Ja w drugiej rundzie też dostałem od niego w tył głowy, co poczułem, ale w ogóle nie protestowałem, nie zwróciłem na to uwagi, chciałem się bić dalej, a nie udawać. To be honest, he also get punched to the back of the head in the second round, but this is MMA, we are big boys, let's go guys, this is part of the game. Well, considering that he didn't complain about the punch to the back of the head, I mean, like, how does he see his opponent in that case? Jak znajdujesz to, że tak bardzo narzekał, że tak powiem, tam po prostu nie chciał się bić, udawał, że to jest takie mocne uderzenie. Jak w ogóle, jak ty na to patrzysz jako zawodnik? Czy... On po prostu już nie dawał rady się bić i szukał, wiedział, że przegrywa i szukał swojej szansy. Nie dawał rady, szukał w ten sposób, że może uda się przez dyskwalifikację. So, as you saw, he wasn't really in the fight, he don't want to fight with Daniel. Daniel was just chasing him and trying to get the fight and go for punches and make it looking good. So, in his opinion, he was trying to find the last path to survive and maybe to find the way to survive this fight for him. Even though it's a technical decision, it is still a win. So what makes sense for him next? No, mimo tego, że było to techniczne zwycięstwo, to jest to zwycięstwo. O czym myślisz, co dalej dla ciebie? Na razie chcę wrócić do domu i o niczym nie myślę. Od poniedziałku chcę pomóc moim kolegom, którzy będą się przygotowywać na Zagrzeb. So at this moment he's thinking about coming back to family, to his wife, and since the Monday he's in the gym because his brothers fighting in Zagreb, so Jan Blachowicz is fighting there and Marcin Tybura, and his job need to help them. Well, you had a couple of fights in the UFC now, and you got faced against a debutant in this fight, which you defeated now. Were you surprised that you didn't get a bigger name, and are you expecting someone more established now? Dotychczas masz już kilka walk, ale ostatnio miałeś z debiutantami. Czy myślisz o tym, że może dostaniesz w końcu jakąś poważniejszą szansę? Czy chciałbyś od UFC dostać kogoś mocniejszego? Ja wezmę każdą walkę, którą da mi UFC. Nie rozważam to, kogo mi dadzą, jakie nazwisko. Po prostu chcę to robić, chcę wychodzić i walczyć. Nieważne z kim. So the game is like this. I got the opponent from UFC, I fight. There is no, you know, it's not a kindergarten. So whoever I will get, I want to go, I want to fight.